Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr Lipton Szymański to kolejny odcinek na kanale techlipton.pl co dzisiaj? Dzisiaj odpowiedź na pytanie, dlaczego testuję nawet najtańsze karty graficzne na bardzo mocnym procesorze konsumenckim, jakim bez wątpienia jest Intel Core 7 6700K, dodatkowo podkręcony. Duża burza była pod ostatnim materiałem z GT 1030 z tą super kartą graficzną. Tam pojawiły się właśnie takie pytania, a ja dzisiaj w krótkim materiale odpowiem Wam, dlaczego właśnie testuję te karty graficzne, te najtańsze na tak mocne jednostce. Zaczynamy! Jeden z widzów YouTube'a bądź użytkowników Facebooka skomentował bardzo celnie całą tą sytuację. Otóż przekazał nam o informację, że był to test karty graficznej słabej, bo słabej, ale mimo wszystko, test karty graficznej, a nie procesora bądź prezentacja danej jednostki komputerowej, która miałaby na celu pokazać, jaką wydajność zaoferuje taki. PC. Weźmy może na tapetę cs -a. on dobrze pokaże o co mi chodzi. W CS-ie użyłem takiego sformułowania, że elementem zapewniającym wydajność w tym tytule jest GT1030. Chodziło mi oczywiście o ten limit, jaki wytwarza karta graficzna, ponieważ montując nawet lepszy procesor nie bylibyśmy w stanie zwiększyć liczby klatek na sekundę, ponieważ tym elementem ograniczającym wydajność była właśnie karta graficzna. Dopiero montując wydajniejszą kartę, moglibyśmy spodziewać się lepszych wyników. I o to właśnie chodzi w testach kart graficznych, że szukamy tego elementu, który ograniczy nam wydajność po stronie graficznej, a nie po stronie procesorowej. Dlatego też rozróżniamy miejsca procesorowe w grach komputerowych i miejsca tak zwane graficzne. Chociaż nie jest to może celne określenie, tym niemniej w takim skrócie myślowym wiadomo, o co mi chodzi. Chodzi mi o miejsce, w którym blokadą dla liczby klatek jest oczywiście karta graficzna. Zobaczcie też, że dla innych testów, w innych grach użycie Intel Core i7-6700K po ocenie nie miało tak naprawdę żadnego znaczenia. Czy to w Wiedźminie, czy w Watch Doksach, nie wiem co tam jeszcze testowałem, Primala, wszędzie tam po prostu tym newralgicznym elementem, tym, który stanowił blokadę dla płynności obrazu, była karta graficzna. Więc tylko w tym aspekcie możemy rozmawiać o CS-ie i o tym, że ja chciałem po prostu pokazać wam pełną moc GT1030. Ile klatek może ta karta graficzna zapewnić, bo gdybyśmy wrócili do rozmowy przy G4560, co podkreślam, byłby to pokaz prawdopodobnie mocy procesora, a nie karty graficznej, a na pewno zestawu komputerowego, który możemy złożyć w danej kwocie, ale tego nie robimy przy testach kart graficznych. Zresztą zaraz się odniosę jeszcze do kwestii procesorów i dlaczego je testujemy przy najmocniejszych kartach graficznych. Mam w swoim ręku procesor bardzo popularny, czterodzeniowiec Intel Core i 5 7400, kosztujący około 800 zł. Dlaczego go trzymam? Ponieważ chcę wam wyjaśnić, dlaczego testuję. Procesory przy najmocniejszych układach graficznych dostępnych na rynku, często przy GTX 1080 bądź GTX 1080 Ti. Odpowiedź jest bardzo prosta. Stosujemy tak wydajne karty graficzne, żeby uniknąć bottlenecku, czyli tego wąskiego gardła po stronie procesora. Natomiast mamy dwa podejścia, które świadczą może o tym, jak ten rynek testów czy też podejścia testerów się rozwija. Możemy także wykazać różnicę pomiędzy procesorami. Na tańszych kartach graficznych, o ile oczywiście stosujemy no, mało realne scenariusze testowe, mało realne dla odbiorcy, tym niemniej dla wykazania różnic pomiędzy procesorami, może to być jak najbardziej. Zgodne z prawdą, tak? Że po prostu dany procesor osiąga taką wydajność na takich ustawieniach. Przykładowo możemy stosować niższą rozdzielczość niż Full HD, detale niskie i w tym momencie nie będziemy świadkami bardzo spłaszczonego wykresu, który świadczyłby o braku różnic pomiędzy tańszą a droższą jednostką, na przykład pomiędzy taką i piątką, a i 7 bądź Ryzenem 5 a Ryzenem 7, chociaż to jest już taki bardziej egzotyczny, egzotyczny przykład. Natomiast, no mówię, ja się trzymam tego bardziej życiowego scenariusza, który, ok, może przedstawiać takie same różnice pomiędzy jednostkami, jak ten scenariusz często marginalny, mało używany. Natomiast przede wszystkim przekazuję Wam informację, że na takiej rozdzielczości, najczęściej wybieranej przez użytkowników, w takich ustawieniach, też często wybierane przez użytkowników, spotkamy się z taką, a nie inną wydajnością procesora. Ta wydajność maksymalna będzie mieściła się w takim zakresie. Bo w przypadku procesorów e, no, mierzymy maksymalne możliwości przy użyciu tej najmocniejszej karty e, graficznej. E, e, dlatego też rzadko e, sprawdza się procesor Intel Core i 5 7400 na kartach graficznych, które kupuje się do niego, czyli po prostu przy Elixir 580 czy GTX 1060. Takie testy wykonujemy raczej w formie dodatku, w formie prezentacji takiej zajawki, aniżeli takiego prawdziwego testu procesorów. I moi kochani, w tym miejscu chciałbym skończyć moją wypowiedź. Mam nadzieję, że. Przynajmniej postarałem się wam wyjaśnić te zjawisko, chociaż nie jest to wcale proste, uwierzcie mi, temat jest dość rozwojowy i w każdym momencie się zmienia. W następnym odcinku postaram się Wam wyjaśnić, jak należy mierzyć liczbę klatek, czy może uciec się do timeu, właśnie czym jest frame time, czym jest ta liczba klatek na sekundę, jakie mamy programy do mierzenia wydajności w popularnych grach. O tym na pewno się dowiecie. Na dziś się żegnam, mówi Lipton i papa.